here we go. Dziś w naszej szkole gościmy niesamowitego człowieka. Jest to polski pięściarz, posiadacz pasa WBC International oraz Federacji TWBA w wadze ciężkiej, który na dzień przed walką zgodził się odwiedzić naszą szkołę. Przed Państwem Mariusz Wach. Wielkie brawa. Zadebiutował Pan 29 kwietnia 2005 roku podczas gali boksu zawodowego w Świebodzicach, gdzie przez techniczny knockout w pierwszej rundzie pokonał Pan Łotysza Denisa Melińska. Tak jest? Tak jest. Tak mówisz, tak jest. Od tego czasu stoczył Pan 31 walk, z czego tylko jedną Pan przegrał. Była to walka z Władimirem Kliczko. 16 walk zwyciężył Pan przez knockout, kolejny na punkty. Wielkie brawa jeszcze raz dla Pana Ryszowa. Panie Mariuszu, jest Pan jednym z najlepszych polskich bokserów. Wiemy, że walczył Pan w Chicago, Rhode Island, w Niemczech oraz w innych miejscach w Polsce, jak i na świecie. Był Pan już kiedyś wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim? Byłem 2 tygodnie temu, bo mieliśmy tutaj taką konferencję przed tą walką, tak? To niestety nie miałem tej możliwości, żeby tutaj być. Jest to niewielkie miasto, aczkolwiek ma Pan tutaj dużą rzeszę fanów. Walka na pięści jest jednym z najstarszych sportów, znany już w starożytnej Grecji i Rzymie. Znajdował on się również w programie antycznych Igrzysk Olimpijskich. Statyczne bijatyki dwóch zawodników były bardzo brutalne i czasem kończyły się śmiercią. Nie przypominało to sportu, jaki narodził się w 1719 roku w Anglii. To trochę informacji na temat boksu, a teraz proszę powiedzieć, jak wyglądała Pana kariera bokserska, bokserska historia. Kiedy zaczęła się Pana przygoda z boksem? Ja zacząłem późno tą przygodę akurat z boksem, bo już dopiero mając lat 20 pojawiłem się na sali treningowej bokserskiej, bo wiadomo, wcześniej uprawiałem inne sporty, ale na stricte na sali bokserskiej po wojsku 20 lat, jak miałem, pierwsze kroki zrobiłem. I ta moja kariera tak naprawdę bardzo szybko nabrała rozpędu, bo już w drugim roku boksowania pojechałem na swoje, w pierwszym roku już, pojechałem na swoje pierwsze mistrzostwa polskich seniorów w boksie, w wadze super ciężkiej, gdzie mnie nie dopuścili, bo miałem chyba 2 albo 3 walki w ogóle zrobione, mnie nie dopuścili na te mistrzostwa polskie. Później za rok w Inowrocławiu pojechałem, zdobyłem brązowy medal. I później już dwa lata z rzędu, 2 razy złoto zdobyłem w mistrzostwach polskich seniorów w wadze super ciężkiej. Więc ta kariera naprawdę przez te parę lat dosłownie tego boksu amatorskiego zrobiłem dużo. No, 3 medale, byłem rezerwowym na olimpiadzie w Atenach w 2004 roku. I po olimpiadzie zdecydowałem się przejść na zawodowstwo. Ja od 2004 jestem zawodowcem. Tak jest. Wspomniał Pan, że do boksu trafił Pan dość późno, ale szybko odnosił Pan sukcesy, ponieważ walczył Pan już ze światową czołówką, mając często dużo mniejsze doświadczenie. Nie żałuje Pan, że tak wcześnie przeszedł na zawodowstwo? Ciężko powiedzieć, wiadomo, to wszystko było związane z finansami. Miałem już jakąś tam swoją rodzinę w tym boksie amatorskim. Nie było pieniążków, nie dostawałem żadnych pieniędzy. Zdobyłem 2 razy Mistrzostwo Polski i od swojego klubu nie dostałem pieniędzy za to, tak? Więc nie było perspektyw, tak? Trzeba było utrzymać siebie, utrzymać rodzinę. Z czegoś trzeba było żyć, tak? Więc niektórzy mówią, że za wcześnie przeszedłem, tak? Bo mogłem poczekać ten rok czy 2 lata, zdobyć jakiś medal na tych mistrzostwach Europy czy świata w boksie amatorskim, gdzie, tak jak wspomniałeś, już ta końcówka moich amatorskich bojów, już walczyłem z najlepszymi na świecie, tak? Walczyłem z mistrzami olimpijskimi, z mistrzami świata i te walki naprawdę były już bardzo wyrównane.
mój 13 pojedynek walczyłem z facetem, który miał, ja miałem 13 walk, on miał 300 walk i wygrałem tą walkę. Ale tak jak mówię, no wszystko było podyktowane przez pieniądze. No. Jednak w tym boksie zawodowym troszkę inne są pieniądze. To mnie też skusiło tak. Jutro zmierzy się pan z Konstantinem Eirichem. Jest to 36-letni Niemiec pochodzący z Kazachstanu. Ma dodatni bilans toczonych walk, chociaż ostatnio z ringu schodzi pokonany często. Przepraszam. Najcenniejszy zwycięstwo odniósł pan chyba 3 lata temu, wygrywając z Czechem Odrejem Palą, tak? Znaczy on odniósł tak, to tak. Zwycięstwo. W tym samym roku wytrzymał też pełen dystans walk z Ukraińcem Wieczesławem Głaskowym i Kubańczykiem Odlejnerem Solisem. Tak jest. Jak ocenia pan swoją szansę w tej walce? Swoje szanse? Ja jestem przygotowany bardzo dobrze do tego pojedynku. Wiadomo, zawodnik jest bardzo, bardzo twardy. Tutaj wiesz, tych nazwisk pewnie tutaj nie kojarzycie. Głaskow i reszta Solis. To jest czołówka światowa. On z nimi walczył tam pełne dystanse. Koncentruję się tylko i wyłącznie na sobie. Przepracowałem 3 miesiące bardzo ciężkich treningów. Jutro wychodzę jak po swoje, tak robię swoją robotę i w sobotę wracam do domu, do Krakowa. Stoczył pan 31 walk, z czego tylko jedną pan przegrał. Była to walka z Władimirem Kliczko. Do tej walki trenował pan od maja do listopada 2012 roku. Kto był wtedy pana trenerem? Moim pierwszym trenerem był Juan de Leon z Puerto Rico. Drugim trenerem tutaj siedzący po mojej lewicy Piotr Wilczewski. I to były takich dwóch trenerów, którzy przygotowywali mnie do tego pojedynku. Po walce było wiele głosów na temat, że był pan przetrenowany. Czy możemy to potwierdzić teraz? To mi to ciężko ocenia, to jest bardziej pytanie do trenera. Wiadomo, no, tak jak wspomniałeś, od maja, tak? Do listopada długi okres. Dwa razy dziennie treningi, nawet trzy razy dziennie treningi. Pobudka o 5 rano, więc gdzieś tam wiadomo, ta walka może jakby się odbyła troszkę wcześniej, czy jakby był krótszy okres przygotowawczy, to lepiej by się zaprezentował. Wyszło jak wyszło, wiesz, to nie mnie teraz oceniać. No. Są takie opinie, że troszkę może byłem przetrenowany. No niestety nie udało walki tej się wygrać, ale za to udało się przetrwać, co z Władimirem Kliczko nie jest tak oczywiste. Jak długo pan będzie jeszcze walczył? Czy myślał pan już o tym? Zdrowie... 67. Nie, będzie zdrowie. Tak jak wszędzie, zdrowie najważniejsze, będzie zdrowie, nie będzie jakichś poważniejszych kontuzji, bo to wiadomo, sport wyczynowy zawsze wiąże się z jakimiś kontuzjami, czy większymi, czy mniejszymi. Jak nie będą te kontuzje tak dolegliwe, żeby mi nie umożliwiały jakichś treningów, będę walczył. Wiadomo, że to już boksuję tych paręnaście lat, więc tak z dnia na dzień ciężko jest przerwać te treningi, te boksy, no. Ale mam taki sztab szkoleniowy znajomych, przyjaciół, że mi na pewno powiedzą, że już coś nie tak jest w tym moim boksowaniu, że lepiej może jednak lepiej kupić sobie tą wędkę i jeździć na rybki, tak, niż trenować, startować i obrywać po głowie, bo to głowę ma się tylko jedną. Tak. A czy jest jakiś plan B? Co będzie Mariusz Wach robił po skończeniu kariery? Mam w Krakowie kiedyś, parę lat temu założyłem swoją taką szkółkę. Myślę, że zostanę trenerem. No, wiadomo, praca trenera to jest najgorsza fucha w tym wszystkim. No, najwięcej pracy wkładają trenerzy, a jak coś przychodzi nie tak, jakaś słabsza walka, to każdy się trenera czepia, że złą taktykę, przetrenowanie, za dobrze się czuje, wiecie, no.
ale myślę, że już tak jestem już uwiązany z tym sportem, że na pewno zostanę jakimś trenerem, czy w coś w tym stylu. O, jest opcja jeszcze. Pirat Sarbinowi. A jak ocenia pan swoją karierę z perspektywy minionego czasu? Czy jest coś, co chciałby pan zmienić? Na pewno, zaczynając boks w wieku 20 lat, nikt mi nie dawał żadnych większych szans, tak? Że w tym wieku coś się można osiągnąć. Myślę, że z upływem czasu te wszystkie moje walki, czy amatorskie, czy zawodowe, sam tak czuję, że zrobiłem więcej niż oczekiwali. Było oczekiwanie po mnie, tak? Sam jestem spełnionym zawodnikiem. Zawodowym i w życiu prywatnym, tak? Wiadomo, takim największym celem jest zdobycie Mistrzostwa Świata w boksie zawodowym, tak? Ale to jest naprawdę, żeby zostać Mistrzem Świata w boksie zawodowym, trzeba mieć umiejętności i kupę szczęścia. Znacie Andrzeja Gołotę. 4 razy boksował Mistrzostwo Świata, 2 razy powinien wygrać i nie wygrał, tak? To jest też sport zawodowy, boks zawodowy jest też polityką, tak? Trzeba mieć tam mocne wtyki i układy, żeby taką walkę dostać i później wygrać tą walkę. Tak jest. Na tej sali siedzą ludzie młodzi, często również bardzo zainteresowani sportem, lecz nie do końca wiedzą, co chcą robić w przyszłości. Pan jako zawodowy bokser światowej klasy, co mógłby pan doradzić młodym ludziom? Tak, mam syna 5-letniego. Niektórzy kibice pytają się, czy już go zabieram na treningi, czy każę mu tam trenować, czy coś, tak. Sam wiem po sobie, że jakieś przymuszanie do uprawiania jakiegoś sportu, czy czegokolwiek, tak? czy to nie ma sensu. No, wiadomo, można nakierować kogoś zaprowadzić ktoś się wstydzi, zaprowadzić kogoś na zajęcia. Nie mówię o boksie, ale innej dyscypliny sportu, no, czy tam jakieś inne dziedziny, tak? Trzeba kogoś pokierować. Mnie nikt nie zmusza, żebym szedł na treningi. Ja miałem tam ileś lat, byłem w takim wieku jak wy. Było różnych innych pokus, tak? Było zbliżało się lato, było lato. Znajomi chcieli grać w piłkę, czyli nad wodę. Ja godzina 16:30 pakowałem się, szedłem na trening, co codziennie trenowałem, tak? Nikt mnie do tego nie zmuszał. Dopiero w wieku 20 lat doszedłem do wniosku, co chcę robić, tak? Również mój syn, wiadomo, że mogę pomóc mojemu synowi czy komuś innemu, tak? Zaprowadzić na salę, potrenować kogoś, ale na siłę nie ma co zmuszać, tak? Tak jest. A teraz tak prywatnie, jako szkoła kształcimy przyszłych budowlańców, geodetów, informatyków oraz techników organizacji reklamy. Siusa spawa zresztą. Co sądzi pan o tych zawodach? Jak się ogólnie u nas panu podoba? Nie, wiadomo, że takie zawody to zawsze będą potrzebne, tak? Więc sam po sobie wiem, że nauka powinna być na pierwszym miejscu. Ja 36 lat i muszę niestety teraz z takimi dzieciakami jak wy siedzieć w ławce, się też uczyć, tak? Bo był czas na naukę, to ja wybierałem treningi, tak? Teraz na starość gdzieś tam te szkoły są potrzebne, żeby te kwalifikacje sobie podnosić. Wszędzie są dokumenty potrzebne, tak? Żeby zrobić instruktora czy trenera. Jakieś wyższa szkoła by się sprzedała, tak? Teraz w wieku 37 lat muszę chodzić na jakieś zajęcia, wie, tak? Więc macie możliwość uczyć się, to zachęcam, żebyście to jak najdłużej robili, no. Bo nauka jest potrzebna, no. Dokumenty, papiery zawsze później na
na następne lata wam będą na pewno potrzebne. Tak jak ja, nie, żebyście nie musieli tak jak ja w wieku 37 lat jeszcze uczyć. Serdecznie dziękujemy panu za to, że znalazł pan czas w swoim grafiku, żeby nas odwiedzić. Było nam niezmiernie miło gościć pięściarza tej klasy. Czy możemy liczyć na kilka autografów? Jasne. Dziękuję bardzo. Że jakieś pytania macie? Właśnie. Czy jakieś pytania? Nie bać się. Jest szansa jeszcze na rewanż z Twitchką? Na razie muszę wskoczyć w rankingi, muszę po tych szczebelkach troszkę się tam wywindować. Wiesz co, no z Kliczką ciężko powiedzieć, ale na pewno jest szansa walczenia o jakieś mistrzowskie paski, tak? Ale to jest naprawdę taki cykl, że to muszę się wywindować, muszę na tych wbić się w jakieś rankingi i wtedy jak najbardziej za jakiś czas jest szansa, że zobaczycie mnie jeszcze w walkach o Mistrzostwo Świata. Yes. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie bać. Spróbować kilku? Artek akurat obrał swój amerykański sen, walczy w Stanach. Może kiedyś, jak skończy tam karierę w Stanach, będzie tutaj w Polsce, może gdzieś skrzyżujemy ręce za jakiś czas. Na razie nie mam ciśnienia, żeby z nim walczyć. Bywa pan prowokowany do walki w takich sytuacjach? Na ulicy? Na ulicy na przykład. I teraz już nie. Prowokacje? Teraz już nie. Kiedyś tam. Kiedyś. Nie ma takich odważnych. Kiedyś wiadomo, za dzieciaka za mało lata. Były różne sytuacje. Teraz już bardziej się unika, tak? Unika się takich sytuacji, już załatwia się to rozmową, nie pięściami. Ale zdarzają się sytuacje, tak? Już teraz nie. Już od tam paru lat nie. Nie, jakoś nie spotykam się na ulicy, żeby ktoś tam podchodził i się chciał spróbować. Właśnie przeciwnie, podchodzą, to chcą porozmawiać, co tam, jak tam, jakiś autograf. Nigdy jakichś negatywnych emocji. To może ja tutaj jeszcze zadam pytanie, bo tutaj kolega nie przedstawił, ale tutaj obok, po lewej stronie Mariusza siedzi Piotr Wilczewski, mistrz Europy, który jest obecnie trenerem Mariusza i który jest też trenerem przygotowania fizycznego. Panie Piotrze, ja mam takie pytanie. Wiadomo, że nie tylko Kliczko w tej chwili, bo mamy wadę ciężkiej, pokazał się nam teraz Wilder. I jak ty jako trener oceniasz szansę Mariusza w potyczkach z takimi zawodnikami właśnie, którzy są teraz blisko Wildera, czyli powiedzmy Tyson Fury, kogo tam jeszcze mamy? Joshua to jeszcze chwilę. Powietki, który. Jak ty to widzisz jako trener? Z każdym można wygrać, tak? Teraz umie dużo czasu, czy odpowiedni czas, przygotowanie i z każdym można wygrać. Wydaje mi się, że są zawodnicy, z którym walka mogła być bardzo ciężka, ale też mogła mi się skończyć sukcesem. Wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania i wcześniejszej przygotowania, doboru tych przeciwników. No, żeby było, jakbyśmy wiedzieli, żeby walczyć z Joshuą, to by dobrać przynajmniej ze dwie walki wcześniej zawodnika podobnego, który później się walczy z niczym by nie zaskoczył. Szybkością, ruchliwością, jakąś niewygodną pozycją, która mogłaby sprawić problemy. Także my tu, tak jak powiedział wcześniej Mariusz, my tu jesteśmy od tej czarnej roboty, ja i Krzysztof, żeby już będziemy wiedzieli, w jakim kierunku, jaką drogą będziemy szli, z kim wszyscy będziemy boksować, żeby przygotować mecz właśnie już na wszystkie opcje, żeby nie był niczym zaskoczony. Młoda kadra siedzi tutaj, tak? Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Nie żartujemy. Ale nie, praktycznie to będziemy wszystko robić, tak? Wszyscy będziemy wiedzieli, jeżeli za dwie, trzy walki będziemy miał boksować na przykład z Szyłą czy z Wilderem, no to będziemy wszystko robić ku temu, żeby wcześniejsi przeciwnicy byli podobni
i żeby już podglądać, co siłowni, jakie mają super cechy. To już jest tak, boks zawodowy, sport zawodowy to już jest na takim etapie, że tutaj trening musi być spersonalizowany bardzo, także nie ma tego traktowania ogólnego, tylko pod przeciwnika i pod cechy motoryczne zawodnika, którego szkolimy, tak? Wszystko trzeba rozwijać. No, tu nie ma, że jest jakiś ogół, niestety, to już jest wyższy stopień. I można powiedzieć techniczny. Tak, na pewno nie będziemy wybrzydzać. Wiadomo, że na przykład moglibyśmy powiedzieć, że chcę walczyć z tym, bo jest teoretycznie, tylko teoretycznie można stwierdzić słabszy, ale jak się należy walka z najlepszych z tych zawodników, których wymieniłem, to bierzemy walkę, już ona się nie odmawia i z każdym można wygrać, tylko mówię, teraz umiejętne przygotowanie, podejście psychiczne, też głowa dużo odgrywa rolę. Jeżeli się nie nastawi mentalnie, że wyjdzie i wygra, no to nie wiem, jakby trenował, to i tak nie wygra. Także tu wszystko rola jest trenerów. My też musimy pełnić rolę nie tylko trenera na sali, także psychologa, pedagoga i jesteśmy, że tak powiem, człowiekiem, orkiestrą, który jak nie ma tam w teamie, brakuje jakiejś osoby od pewnego zdania, to my jako trenerzy musimy to nadrabiać. Także tu jest team bardzo ważny, żeby Mariusz w pewnym momencie, kiedy ma jakąś potrzebę na cokolwiek, musimy to uzupełnić, pomóc mu w czymś, także mówię, jeżeli to też Mariusz jest tak głównym kapitanem tego okrętu, jeżeli on sobie dobierze takich ludzi, z którymi chce współpracować i dobrą załogę sobie bierze, no to będą efekty. Jeżeli na pokładzie z kapitanów, drugich oficerów będzie złych, no to tak później będzie ten okręt płynął ze zmiennym kierunkiem. Jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień Mariusza Bacha? Od rana. Od rana? Oczywiście. Śniadanko, odpoczynek, obiad, odpoczynek, walka, odpoczynek. Tak, wiadomo, że już te ostatnie dni też bardziej się koncentrujemy na odpoczynku, na złapanie świeżości, bo przepracowaliśmy 3 miesiące bardzo, bardzo ciężkich treningów, więc teraz przez ten ostatni tydzień to już się nic nie wymyśli, już się nie złapie się siły, tylko właśnie trzeba złapać takiego głodu do boksu, żeby jutro właśnie wyjść, ubrać te rękawice i chcieć się bić, tak? Więc złapanie świeżości teraz taki jest głównym priorytetem. Stoczył Pan kilkadziesiąt walk. I część z tego to była z zawodnikami z najwyższej półki światowej. Czy Pan odczuwa jeszcze stres przed walką? Tak, to każdy. Kiedy to mija w czasie walki? Mija dopiero jak wchodzi się do ringu, stoi się naprzeciwko przeciwnika i się usłyszy ten pierwszy gong, jak rozpoczęcia pierwszej rundy. Wtedy to już wszystko mija, już się wszystko ma w tyłku, co się tam będzie działo, tak? Cały czas się wiadomo, że to pewnie to nie tylko w boksie, ale we wszystkich dyscyplinach. Jak są jakieś zawody, zawsze ta adrenalina i stresik jest, tak? Bo to zawodnik chce się pokazać z jak najlepszej strony. Wiadomo, gdzieś tam myśli, żeby wygrać ten pojedynek przed czasem, żeby to fajnie wyglądało. Ale niekiedy te walki, pojedynki teoretycznie ze słabymi zawodnikami wyglądają fatalnie, tak, więc adrenalinka jest potrzebna, tak, bo to ta właśnie dobra adrenalina, żeby niektórzy zawodnicy tak się zestresują przed bardzo łatwą walką, że później w samej walce nie potrafią zadawać ciosów, tak, więc dlatego też trzeba z tą emocjami umieć sobie o wiele wcześniej uporać się. Stres jest potrzebny, żeby wyłączyć zmysły. Tak, zachować się. Jest stres paraliżujący, tak Mariusz powiedział, że jak się zestresuje, to już nawet nie w szat nie musiał wyjść, a drugiemu stres pomaga. Także ja jest takim bodźcem, tak mam motywację się. Każdy się boi, prawda? Nie ma tak, że ktoś się nie boi, to nie ma, jakiś taki stresik, nie pewnie zawsze jest, ale jest. Tak jak przed jakimś, przed egzaminami. To już czas kończyć karierę. Wiadomo tylko, że niektóry zawodnik ten stres trzyma przez całą walkę prawie i wtedy jest problem. Znaczy, stres może
Ciężko powiedzieć, czy trzymał całą walkę, ale wydaje mi się, że... Przynajmniej początek. Przynajmniej początek. I nieraz jest tak, jak tu wcześniej też chłopaki wiedzą, że nieraz jest tak, że jest do miesiąca walki, to on nie śpi w ciągu tygodnia, powiedzmy te 3 godziny, bo już myśli, tak? Mija jest miesiąc do walki, to już cały dzień praktycznie jest, w głowie pojawiają się myśli o walce. Tydzień przed walką, to już praktycznie już może zapomnieć o spaniu, bo tak się stresuje, że praktycznie... no i może nic spokojnie zrobić. I wtedy wychodzi do ringu i to jest pół zawodnika, bo już wszystko, co gdzieś tam poszło gdzieś w powietrze. A drugi zawodnik jest taki, że zaczyna się stresować troszeczkę w mniejszym stopniu, jeszcze w dniu walki się adrenalinę czuje, a z drugiej strony go motywuje do najlepszego pokazania się. Także ten stres jest najbardziej wskazany. Niektórzy ludzie sobie nie radzą z tym stresem i po prostu nie są dobrymi sportowcami. Z wynikami, właśnie tak. Ja zapytam pana Krzysztofa, trenera od przygotowania fizycznego, jak wyglądał ten cały cykl, ten cały proces przygotowania Mariusza pod kątem fizycznym, wydolnościowym? Znaczy tak, no, zawsze jakieś pytania standardy wywiązują, więc moim zdaniem to zmiana pewnie cech motorycznych zawodnika i pierwszy etap jest to wiadomo, że przygotowanie ogólnej szkoły fizycznej OPR, tak, w jego skład chodzi budowanie siły typowo atletycznej. Czyli są to proste ćwiczenia fizyczne z wolnymi ciężarami, na dużych ciężarach. W trakcie, w połowie tego cyklu jest wyrzucane jeszcze pilometria, czyli uwolnienie dużych ciężarów, też na przykład ciężkie piłki lekarskie. I po okresie mniej więcej 3-4 tygodni, zależy jak jest ich przygotowawczy, to było 3 tygodnie, następuje trening nad wytrzymałością siłową. Czyli najpierw jest siła atletyczna, tak? I potem wytrzymałość siłowa, czyli na bazie tej siły podstawowej, mocnej, statycznej robimy wytrzymałość siłową, żeby móc w danej jednostce czasu pracować z jak największym obciążeniem. I dopiero na bazie wytrzymałości tej siłowej budujemy wytrzymałość ukierunkowaną, czyli taką zbliżoną do naszego sportu, czyli do boksu. Ukierunkowane na swoje jest to już ruchy i ćwiczenia zbliżone do boksowania, tak? Czyli na przykład worki z obciążeniem, praca ze sztangelkami, z gratami w ręku, z jakimś obciążeniem, trening na gumach, czy podawanie ciosów z obciążeniem, rzuty piłką dalej zostaje. Potem jest już trening szybkości, znowu szybkość ogólna, czyli właśnie tak jak wypełniać na WF-ach, jakieś tory przeszły pokonywane na czas, jak najwięcej elementów, żeby do niego wkład chodziło. Potem jest już szybkość ukierunkowana i specjalistyczna. W tym momencie na już po czasie wytrzymałości to znaczy sparingi, wdrażamy tam, bo sparing jest to wytrzymałość specjalistyczna, czyli te walki. No i potem luzowanie i start, no tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast dobór ćwiczeń nie będę mówił, bo to jest, by czasu nam zabrakło, tak, żeby to wszystko szczegółowo powiedzieć. Jest już, mówię, specyfikowany bardzo. Każdy ma inne uwarunkowania, każdy ma inne cechy motoryczne, to wykształcone, troszeczkę inaczej reaguje i to już jest, to trzeba poznać zawodnika i troszeczkę mieć wiedzy, żeby to pasować. No to jest ma na 2-3 godziny, tak bardzo. Ale mniej więcej tak ten plan, jak nakreśliłem, w przybliżeniu w skrócie wyglądał. Mówił pan jutro śniadanko, obiad i tak dalej. Jak wygląda takie śniadanko? Na przykład. No właśnie. Płateczki. Nie, wiadomo, że to jest, żeby dodało energii jak najdłuższy czas, czy jakieś płatki owsiane na wodzie, dodajemy tam jakieś owoców. Tak wygląda i później wiadomo, że z upływem czasu fajnie jeszcze jakiś przed samą walką makaron, a w czasie dnia jakiegoś steka można zjeść. I na tym da się wyjechać. Tak. Trzeba, no. Wiadomo, że jestem wagą super, super ciężką, że tak tej wagi nie muszę tak zbijać, ale są wagi lżejsze, tam 60-70 kilo, że one nie muszą na przykład w ciągu tam miesiąca czy półtorej miesiąca muszą 10 kilo zbić, więc oni troszkę inną mają tą dietę i to jedzenie też inaczej wygląda u nich. A jak z tymi innymi sportami? Na przykład ma pan jakąś ulubioną drużynę albo zawodnika? Nie, bardzo lubię grać w piłkę. Nie lubię oglądać piłki, ale lubię grać w piłkę i w wolnym czasie gram w piłkę, tak? Jeżdżę na rowerze. Każdy sport, tak, biega się, jazda na rowerze.
Więc... Jak wygląda życie boksera poza boksem? Wszystko jest podporządkowane tylko i wyłącznie, jak jest okres przygotowawczy, podporządkowane jest z treningom, tak? Jak przyjeżdżam na salę treningową, na obóz, mamy plan rozpisany na przykład na co tydzień, rozpisujemy plan na kolejny tydzień, tak? Więc dwa razy dziennie treningi, mocne treningi, pomiędzy treningami pasuje się przespać, więc tego czasu takiego dla siebie nie ma za wiele. No. Wiadomo, że trzeba znaleźć czas na zjedzenie czegoś, odpoczynek i treningi, więc takie stricte czasu dla siebie, żeby gdzieś tam wyskoczyć gdzieś do knajpy, na jakąś kolę czy wodę niegazowaną, to nie ma czasu. No. Nie, wiadomo, że każdy zawodnik inaczej podchodzi do tego. Każdy się motywuje, tak? Tylko tak jak nieraz widzicie, że na tych konferencjach stoją dwóch facetów naprzeciwko siebie, wystarczy gdzieś jakieś mrugnięcie oka, jakiś gest. Niepotrzebny gest. To mógłby zainwestować w pasy. Czemu nie umył zębów? Każdy się motywuje sam, tak? Każdy coś tam sobie myśli. Tam rozwalę cię, zobaczymy jutro. Ale wystarczy tylko jakiś zapalik, żeby jeden czy drugi zawodnik wybuchł na takiej konferencji czy spojrzeniu w oczy, tak? To jest takie sobie, że emocje, adrenalin... Proszę? Wybuchnął agresją czy śmiechem? Nie agresją, tak? Tak. To jest tam już taka jest ładunek emocjonalny na tej konferencji, że to wystarczy naprawdę jakieś głupie słowo, głupie spojrzenie, żeby doszło do rękoczynów. Była taka słynna scena z pocałunkiem. Też całują się, opływają wodą. Tak, żeby wyprowadzić przeciwnika z równowagi też. No. Też to jest element, taka gra jest też. Tak. Tak. Niektórzy tego właśnie nie wytrzymują już ciśnienia dzień przed walką, tak? Wystarczy mu coś tam powiedzieć, szepnąć do ucha, coś głupiego powiedzieć, żeby już nie wytrzymał, tak? I żeby rzucił się z pięściami. Nie przez pomoc. Na przykład, tak. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Widział pan walkę Pudzianowskiego ostatnio? Oglądałem. Wygrał. Już walka zakontraktowana jest na ile? 10 rund. Czyli zaczyna się od 23, tak? Chyba tak. A kto jest pana mistrzem? Wiadomo. Nie. Wiadomo, że zaczynałem to takim pięściarzem, który był na topie, który dawał nam dużo emocji, był Andrzej Gołota gdzieś tam. Może go nie naśladowałem, ale na pewno oglądałem jego wszystkie walki, zarywałem noce, żeby oglądać jego pojedynki. No. Zwracając do tych emocji, właśnie Andrzej był takim zawodnikiem, że on nie wytrzymywał tego ciśnienia przed samymi walkami. Był naprawdę znakomitym pięściarzem, a nie trzymał ciśnienia. On tydzień przed walką to nie można było z nim porozmawiać, bo już taki chodził nabuzowany, już myślał o tej walce i nie trzymał ciśnienia. No. Ale zawodnikiem był naprawdę wyśmienitym i jego oglądałem tak w swoich początkach kariery. Czy jeszcze są jakieś pytania?
A jak to wygląda przed walką? Jak ma pan przeciwnika na przykład i myśli pan, że on jest godnym przeciwnikiem, czy myśli pan jednak, że pan jest lepszy i starszy teraz trochę mówić, by lepiej walczyć? Wiesz co, ja... Jest przepracowany jakiś tam okres czasu, gdzie nieraz te treningi, sparingi są o wiele mocniejsze od samej walki, tak? Ja tak się nastawiam, że przepracowałem solidnie ten okres, więc ta sama walka to jest tylko takie uzupełnienie, to jest 40 minut w ringu, tak? To jest indywidualna sprawa każdego zawodnika, każdy inaczej się do tego nastawia, tak. Ja się nastawiam, ja myślę tylko o sobie, że przepracowałem solidnie ten okres, więc żadna krzywda mi się tam w tym ringu nie stanie. A która runda jest najgorsza? Pierwsza czy ostatnia? Jest tak nieraz w walce, że nieraz się zdarza, nieraz dwa razy takie kryzysy, tak. Nie wiem, jakby był zawodnik przygotowany solidnie do pojedynku, zawsze jakiś znajdzie się taki moment kryzysowy w tych walkach. Wiadomo, że to są te środkowe i końcowe fazy pojedynku, czyli tam szósta runda czy dziewiąta runda, tak? To są takie to też każdy inaczej to przechodzi, tak? A początek jako ten pierwszy... Nie, to wiadomo, że to też jest ważne, tak, żeby właśnie nie spalić się na samym początku, żeby te rozłożyć siły na 10 rund, bo to naprawdę trzeba też umiejętnie podejść do takiego pojedynku. Nie na hura, nie wystrzelać się na samym początku, bo później gdzieś tam trzeba walczyć jeszcze tę drugą, trzecią, piątą, dziesiątą rundę, tak. Trzeba wszystko przekalkulować i umiejętnie rozłożyć siły. I dlatego to się przepracowuje na treningach, wcześniej na sparingach. Ma się różnych sparing partnerów podobnych do tego zawodnika, z którym się będzie walczyło i się pracuje nad tymi elementami, które chcesz poprawić, które oglądasz, tak jak teraz oglądamy tutaj walkę. Przed swoimi walkami również siadamy z trenerem, z całym tym moim sztabem szkoleniowym i również że analizujemy swojego przeciwnika, tak, jakie on błędy robi, że zadaje na przykład lewy prosty, opuszcza prawą rękę, to wtedy jakąś akcję na ten jego błąd. To jest więc wszystko musi się zgrać na te trzy miesiące pracy. Musi cała nasza wiedza, całe zdrowie, kondycja, siła musi wystarczyć i wystrzelić w tym jednym dniu o tej godzinie i przez te pół godziny walki, tak? Bo to będzie świetnie przygotowany, jakaś potknięcie, katar, jakiś głupi cios gdzieś na dół, gdzieś się zatka i te całe trzymiesięczne przygotowanie pójdzie gdzieś tam w las, tak. A po prostu się zdarzają kontuzje u pana? Zdarzają się, wiadomo, że to sport zawodowy wiąże się z kontuzjami, tak, ale teraz mamy, jest taka technika, że to wiadomo, że to wszystkie można kontuzje nie uleczyć, ale zaleczyć, tak. Można zaleczyć przed pojedynkiem odpowiednią dietą, suplementacją, jakieś zabiegi, tak. To jest nieuniknione, no. Ile rund przewiduje jutro Marcin? Jak najmniej. Dla mnie było jak najmniej. Jak najmniej. Nigdy nie nastawiam się na nokaut, tak. Trzeba wyjść wyluzowanym, spokojna głowa i ten knockout sam wyjdzie, tak, nie da się powiedzieć, że dobra, wyjdę w czwartej rundzie i go walnę, tak, wyjść, robić swoje i sam knockout sam przyjdzie, wygrana przed czasem. Ja mam pytanie jeszcze do panów trenerów, co moglibyście panowie poradzić? Tutaj naszym uczniom, którzy chodzą na siłownię, być może niejednokrotnie mają kontakt z propozycją stosowania sterydów,
Co na to? Co byście mi doradzili? Odradzili? Ja się brzydzę do tego, nie? Bo niewątpliwie. Przede wszystkim tak, że jesteście w tym wieku, że nie ma sensu zapychać się androgenami, jakimiś innymi środkami dopingowymi, ponieważ wasz organizm jeszcze przynajmniej, jak przypracujecie, to do 22, nawet 5 roku życia wyciągnie z siebie bardzo dużo. Wiadomo, sport wyczynowy się innymi już troszeczkę pewnościami, ale no, nie chcę wam o tym mówić, bo to jest mój warsztat pracy tak w ogóle, ale nie polecam, ponieważ boks to nie chodzi o turystykę, czy to są badania tak samo dopingowe, także nie, że możemy się napaszerować i jest wszystko fajnie. Wy korzystajcie z tego, co macie, róbcie treningi mądrze, pod siebie przede wszystkim, słuchajcie swojego organizmu. Podstawa to jest odżywianie, wysypianie się. Potem w drugiej kolejności to są chęci treningu, żeby mieć naprawdę motywację do tej ciężkiej pracy. Odżywianie się. I mądry trening, odpowiednio zrobiony trening, bo nie zawsze dużo to znaczy dobrze. W latach 70., 80. było tak, że dużo fajnie, na maksa to jest idealnie. Nie, prawda. Absolutnie tak to nie działa. Trening może trwać 40 minut i będzie naprawdę dla was optymalny, jeśli będzie to esencja tego treningu i mądrze ułożony. To wtedy zrobicie wynik. Jeśli byście się zapychali, bez sensu siedzieli na sali treningowej 2 godziny czy 1,5 godziny i to wam nic nie przyniesie, a potem jeszcze nie dostarczycie żadnych suplementacji do organizmu, czy się nie ożywicie po tym wysiłku fizycznym w trakcie dnia, to ten trening praktycznie pójdzie na marne. Także przede wszystkim mądry trening ułożony, podzielony to wszystko na odpowiednie grupy. Jak najwięcej w waszym wieku treningów ogólnorozwojowych, że jak ktoś chodzi na siłownię, nie tylko pakuje i robi się takim zwierzaczkiem, tylko żeby zachować jakąś sprawność, tak? To jest najważniejsze. Czyli ogólne, w waszym wieku to jest ogólne szkolenie fizyczne i dołożenie do tego na przykład, jak przeczytać bardzo długie siłownie, 3 razy w tygodniu trening siłowy poziomy. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, gra w siatkę czy w koszykówkę, tak, to wiadomo, też do tego trzeba dołożyć trening ogólnorozwojowy, trening na siłowni odpowiednio spersonalizowany. Ale przede wszystkim, no mówię, no, odżywianie i odpowiedni trening. Doping, ja wiem, że tak tego nie unikniecie, jak ktoś pójdzie w sport wyczynowy, bo ja wam że nikt nie będzie gada głupoty, tak, i tak sobie zrobię. Tylko naprawdę, z własnego doświadczenia. Ja mam 43 lata, nie wyglądam, prawda? Właśnie, bo późno zacząłem. Powiem szczerze, no. Nie sztuką wiesz się napaszerować tylko 18 lat i skończyć tylko 25. Nie. Uwierzcie mi, z waszego organizmu jeszcze jesteście w stanie wyciągnąć na tyle dużo, że możecie do tych 25-26 lat ciężkiej pracy poczekać. Byliśmy bardzo dobre wyniki. Jeśli ktoś podejdzie tutaj na sport wyczynowy, nie wiem, no to już nie chcę tutaj już mówić, czy zachęcić absolutnie nie, ale to zależy od waszych trenerów przyszłościowo i tak dalej, ale na chwilę obecną się to kompletnie mija z celem, bo tylko się zablokujecie. Po prostu. Słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby się jak najdłużej myśleli dwoma częściami ciała. O, tak. Głową i czymś jeszcze, bo tak pozostaje wam tylko głowa. Obej, zblokujecie się. Pan ma będą samochód, tak? Na początku będzie fajnie. Wiadomo. Rodko kopko. W wieku 20 par lat już niestety. Tylko głowa do myślenia. Tylko głowa, tak. Czy ta sobra będzie wybrana? Dziękujemy bardzo za wywiad. Czy moglibyśmy prosić o kilka autografów jeszcze jest na koniec? Tak więc osoby, które... Zapraszamy. Już można się odpiąć z tych wszystkich. Dzięki.
A to by znaczy zdjęcie. Dzięki wielkie. Dzięki. Powodzenia na wadze. Dziękuję. Na koszulkę to mam atrakcyjną. Nie będę komentował.